Gdy rzucam przedmiotami, to rośnie mi siła. Czy da radę być tak silnym, żeby rzucać samochodami większymi ode mnie? Jeśli zniszczę tą bramkę tutaj, to odkryję kolejne miejsca. Ciekawe, co jest za ostatnią, najmocniejszą bramą. W tym momencie mogę podnosić albo cegły, albo beczki. Czyli jestem już dosyć silny. Dobra, na razie zobaczmy sobie takie cegły. I cegłą, ile zadam damage'a? 66, wow. Minus 4, jest już 14. Czy jeszcze ma życia 2014 i pomagają mi. Więc już wiemy, jak działa cegła. Całkiem spoko, jestem silny. Ale zobaczmy jeszcze drewnianą beczkę. Wow, naprawdę ją podniosłem. Ale jestem silny. Rzućmy tutaj teraz. Dawaj, mocno, wow. Ale to było potężne. Niestety widzę, że skrzynek jeszcze nie mogę podnosić. Bo co, bo to, że jestem jakiś chuciutki, to znaczy, że nie mogę. No nie. Niestety, nie można. To podnosimy na razie cegły i rozwalamy bramę. Już prawie jest rozwalona. Jest, udało się. A ja zaraz będę miał drugi level. Oj, tylko wydaje mi się, że tutaj są za potężne rzeczy dla mnie. Nie będę się tam z wami bawił. Nie lubię was. Tak naprawdę jestem za słaby. Ale tutaj mogę podnosić już cegły. I jest level. Dużo więcej rzeczy. Już mogę śmietnikami rzucać. Dawaj, haha. Metalowymi beczkami. Pięknie. Ale co? Od nowa muszę to rozwalać? No nie. Jak ja stąd teraz wyjdę? Okej, bierzemy beczki i rzucam w te bramy. No jakoś muszę stąd wyjść. Ale przy okazji sobie siłę nabiję, bo zaraz będzie trzecia. Ale będę silny. Niedługo będę taki silny, że podniosę sobie ten wózek widłowy. Albo samochody, albo coś jeszcze większego. Jeszcze tylko 600 HP. Dawaj tam, pomagaj. Pomagaj mi, szybciej, szybciej. Podnoś tam, rzucaj, rzucaj. Jeszcze tylko 200. O, level, mogę drzwiami rzucać. Bierzemy drzwi, wow. I rzucam drzwi, proszę bardzo. Rozwalone. I gold tu leży. Mam 5 golda. Ciekawe, na co są pieniądze. Teraz mogę iść poszukać, na co mogę wydać pieniądze. Albo porozwalać więcej rzeczy. Na razie chętnie porozwalam więcej rzeczy. W końcu mogę już koła podnosić. A masz. O nie, on śmietnik już może podnosić. Ja też chcę, ja też chcę. Pięć siły trzeba, 5. Okej, muszę te metalowe beczki podnosić i rozwalać. Wtedy wbiję level. Ale tutaj można boosta kupić. 5 razy więcej expa na 10 minut. Jeżeli to kupię, to będę dostawał 5 razy szybciej. A jeżeli nie kupię, no to muszę się tak męczyć i rozwalać to wszystko. No i ja przecież będę wieczność ten ego expa zdobywał, no. Zobaczmy więc, jak to będzie z boostem. 5 razy expa na 10 minut. Zobaczymy coś pięknego. Okej, okay. Jest boost. Szybko, bierzemy koło, rzucam nim. Wow, 579. I mam level kolejny. Jest, mogę już skrzynkami i drabinami rzucać. Chodź tutaj. Czyli to jest skrzynka na listy. A tam jest drabina. Ciekawe, czym lepiej jest rzucać. Jak podniosę drabinę, to uwaga, rzucam nią i dostaję 640 expo. A jak podniosę skrzynkę, ile dostanę? O, 700, czyli skrzynka lepsza. I zaraz siłę dostanę. Uwaga, uwaga, o nie. 5 siły, szybko, potrzebuję 5 siły. I jest level. Mogę kolejne drzwi. Ale jeszcze mogę ten śmietnik. Najpierw zobaczmy te drzwi. Proszę bardzo, uwaga. Tak, 834, dobrze. I trzeba się dowiedzieć, co dostaniemy za tego golda. Na co go można wydać. A może ja najpierw wezmę sobie śmietnik. Walnę w tą bramę. Wow. Bo teraz będę mógł dostać golda za tą bramę. O, i te drzwi też już mogę nimi rzucać. Pięknie, wal! 800, o tak, pięknie. I kolejny level, kolejne okna. Jak teraz level leci. Od razu kolejny, mogę hydranty. Pięknie. O, 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 jest, rozwala się. 1 HP, mój gold jest. 13 golda mam. Musimy się rozkminić, co jest za golda. Wow, są pety. Pokaż je, za 50 coinów mogę kupić pety. No nieźle, skąd ja mam teraz wziąć 50 coinów? Mogę ja zarabiać niszcząc bramki albo
kupić to w sklepie. Okej, skoro kupiłem sobie expa i dzięki temu zobaczcie, jak szybko zdobywam siłę. Jest kolejny level, pięknie. I mogę lampą rzucać, nie wierzę. Aha, a tu jest brama, super. Oszustwo. Nie było jej tu wcześniej. No i co? O, 6200 zostało, okej. Mogę zrobić rebirtha? Aha, bo teraz mam tylko 10 siły max. Ale teraz dostanę 10% więcej. I ja nie wiem teraz, czy zrobić tego rebirtha, czy kupić pety. Wydaje mi się, że lepszą opcją jest teraz kupić sobie golda. O, dawaj 100 coinów. I wylosujmy sobie 2 pety. O, ale fajnie się otwiera. Rozwalamy jaja. I leci tutaj. Dawaj, 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 co tu dobrego? Common cut, ale common. I to 10-procentowy, ja chcę jeszcze jedno. Rozwalamy. I common, okej. Co one dają teraz? Plus 4 speeda i plus 10% jump height. Aha, czyli wcale siły mi nie dali. Super! W takim razie lepiej było zrobić rebirtha. Ale co? Ja teraz nie mogę podnosić? No to nieźle, wszystko od początku. Ale bardzo szybko odbiłem do levela, więc rozwalamy bramę i mogę już podnosić wózek widłowy. Tak, walimy! Ale czad! Już normalnie paletę mogę podnieść całą z beczkami. Więc idziemy do drugiej bramy. Chodź tu, pięknie. Ale ją rozwalę teraz, cudownie. Wszystkim mogę rzucać, jestem taki silny. Trzeba tu stanąć, mój gold jest. I teraz drzewami mogę małymi rzucać. Wow, ale jestem silny. Podniosłem drzewo. I rzucam drzewem. 2000. Wow, od razu level. A mogę samochodami rzucać? Tak, ale potrzebuję 26 levela? Ile? No, super. To może ja najpierw sobie ogarnę lepsze pety. Za 400 coinów. Okej, trzeba kupić niestety kolejne coiny. Bo bez tego będę przecież zbierał wieczność. A bez waszej pomocy to już w ogóle, więc szybko kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A ja kupuję coiny i zobaczmy, co się stanie, jak otworzę te jajo. Oby coś dobrego. I no, powiedzmy, że jest okej. Jeszcze jedno jajco. No i znowu uncommon. One tylko skok dają w ogóle. Skończył mi się boost niestety. I tu mogę kupić coiny za rzucanie. To kosztuje aż 600 robuxów, więc nie wiem, czy kupić to, czy nie. Jeżeli to kupię, to za rzucanie będę też dostawał coiny. Tylko że te pety nic nie dają. To się nie opłaca. Trzeba rozwalić tą bramę. O, już mogę kolejnego rebirtha zrobić. I kolejny bonus 10% biorę. Tylko niestety znowu muszę wszystko robić od początku. Na szczęście bardzo szybko się to odrabia, bo jestem silny! Aj, easy, idę dalej teraz, pięknie! Mam już 24 siły, a na samochód potrzeba? Wow! Już mogę podnosić fury! Wow! Jam jest Hulk! Ale pięknie! Czyli teraz mogę rozwalić tą bramę! Walimy! 4000, coś pięknego! Ale będę siłacz! Trzeba to rozwalić! 9000 HP to tylko ma, walimy! I wózkiem widłowym! I oknem, proszę bardzo. Ale to jest cudowne, mogę podnosić wszystko, co chcę. Wow, ciekawe, co jeszcze można podnieść. Mam już 29 siły. I już mogę rebirtha. I kolejne 10% bonusu. Biorę to. I już easy odrobione. Normalnie sedanami mogę rzucać. Patrzcie, pyk. O, to chodzi, tamta brama zaraz będzie rozwalona. A, rozwalamy, chłopaki. Lecimy, pym. Dawaj. Jeszcze, pięknie. Rozwaliliśmy bramę. O, tak, rozwalamy całe miasto. Ha, 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 to jest jakiś park. O, ciekawe, co to jest. To wygląda, jakby tu mógł się jakiś boss zrespić. Wow, Excalibur. 300 siły? Ja mam 31. Ale jest kolejna bariera. 27 tysięcy HP. Wow, muszę się dowiedzieć, co tam jest. Rozwalamy to, chłopaki, lecimy. Damy radę. A te pety co dają? Za 10 tysięcy coinów? Ile? Czyli 4000 robuxów. Dobra, dziękuję, nie potrzebuję tyle. Ja potrzebuję zniszczyć tą bramkę. To jest lepsze. Tam widać życia, tam coś jest. Tam są jakieś potwory chyba. Tym bardziej muszę się tam dostać. Podnoszę rusztow... Nie cegły, halo, co ty podnosisz? Rusztowanie całe. O tak, pięknie. Drzewa. Ja już nawet te płoty mogę podnosić. Nie no, ale to jest piękne. Już tylko 3000 HP ma ta barierka. Pięknie. Dawaj, gościu, podnosimy największe rzeczy. Drzewa. I tutaj jakieś beczki.
beczki, całe palety beczek. Bierzemy rusztowania całe, a masz! I nawet płoty i bramy. Rzucamy tym! Ale jest siła! Już prawie! Zaraz ta brama będzie zniszczona! Niecałe 1000 HP! 200! 140! Dawaj! Pięknie jest! I ja cię kręcę! Tu są zombiaki, które mnie gonią! Nie wierzę! I mogę podnosić groby! A masz zombie! Ała! One mnie kopią! Zostawcie mnie! I da się podnieść drzwi! I rozwalić te zombiaki, albo one rozwalą mnie! Już ja im dam! Ja podniosę grób! Ogromny, ciężki, kamienny grób! I masz zombiaku! I co się stanie, jak go zabiję? Dawaj! Ło, ile golda! No to ja już jestem najsilniejszy! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz. Uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.